No jeżeli byśmy przyjęli, że transubstancjacja, przemiana chleba w ciało i wina w krew Chrystusa, czyli w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, że to jest sprzeczne z fizyką kwantową, no to tak samo musielibyśmy przyjąć, że zmartwychwstanie jest sprzeczne ze wszystkimi naukami przyrodniczymi. Sam napisał Tomasz Terlikowski, że dwóch sprzecznych takich rzeczywistości się nie da pogodzić. Czy da się postawić granice Bożej Wszechmocy? Czy jeżeli uznamy, że Bóg jest wszechmocny, w związku z tym może zawieszać prawa natury, które sam stworzył, a więc może dokonywać pewnych zjawisk, które my nazywamy cudami, no to jak my, ludzie, jesteśmy w stanie stawiać tamę Bożej Wszechmocy i twierdzić, że tego Bóg nie może, bo to się nie zgadza z prawami, które on sam ustanowił.